Witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejny odcinek z Farminga 19, jak wam obiecałem. Kolejny odcinek ze żniw, dalej męczymy ten sam sezon ze słonecznikiem. Jak widzicie, już powróciłem, że tak powiem, z przyczepami, naczepami, wysypujemy kombajny. Pracownicy zasuwają, tutaj Heniu kończy kosić trawę. Kolejny paszowóz, zresztą kolejny, ten sam co ostatnio zrobiłem, to go jeszcze nie wysypałem. Jadę, bo tu widzicie, no dalej jest mnóstwo roboty. Dalej jest ta sama ciężka praca. Jedziemy, wysypiemy, zobaczymy ile jeszcze tym krowom trzeba. Bo pasowałoby, że tak powiem, uzupełnić tu im do maksa. Co my tu mamy? To są braminy. Tutaj mamy pełno, tu mamy 140. No myślę, jakieś 158 wejdzie. Ale to i tak jeszcze będzie ze dwóch przynajmniej brakowało, jak nie więcej. Ocenimy zaraz sytuację. Nie no, jeszcze ze dwa przynajmniej, bo tu około 180 to bankowo potrzeba. O, widzicie, już jest pusty, jest 154 tony, także jeszcze potrzeba. Także jest naprawdę co robić. O, zakończył pracę. Który zakończył pracę? Ten zasuwa. O, tu już kombajnista zakończył pracę, więc poprawiamy. Wszystko, czego jemu się nie udało skosić, ja muszę poprawić, a jest tego trochę tu. I jak znam życie, o widzicie, tutaj taki clean. I tam jeszcze parę miejsc zostało, więc muszę za niego to zrobić. O, zużycie jeszcze nie jest tragiczne. Więc myślę, że ten słonecznik trochę pomielę. O, jak widzicie, pokazuje 15 na godzinę prawie, że jedzie. Także jeszcze daje radę. Zasuwamy, skosimy ładnie te resztki słoneczniku. Pięknie. No i dobra. Header w górę. No i tu niewiele widać. Dobra, już się wyprostował. Teraz wyjrzymy na zewnątrz, bo tutaj trzeba uruchomić znowu header. No i zasuwamy dalej. Widzicie, tu jest jeszcze potrzeba wapnowania, także oj, po prostu mnóstwo roboty. Tych poprawek nie mogę ominąć, muszę to skosić, bo naprawdę każde ziarenko się liczy i daje naprawdę później. Znowu któryś zakończył, aha, trawę pewnie skosił. To jeszcze chwila i zaraz damy mu zadanie następne. Także no, praca i jeszcze raz praca, moi drodzy. W kółko tylko pracujemy, zasuwamy. Ależ mi się podoba ten fent. No naprawdę to jest mega zestaw z tą naczepą krampę. Super to wyszło. Nawet się nie spodziewałem, że tak ładnie to będzie wyglądało. Ale to jest... Już mi brakowało drugiej przyczepy, a mówię, myślę, że można później docelowo zabawić się z tym wozem przeładunkowym. Widzicie, tutaj też trochę omijaków zrobił, ale to jest taka jakby specyfika tego pola, dlatego na tym polu standardowo zawsze tak poprawiam, nawet po wapnowaniu, po sianiu, to się nie zmienia. Nie jest w stanie ogarnąć tego inaczej. Więc zawsze to poprawiam.
No widzicie, ile już tego nazbierałem, już jest 6-7 ton, także słonecznik naprawdę bardzo fajnie sypie. A jeszcze jak skończę wszystkie poprawki, to myślę, że jest spora szansa, że nawet zbiornik się nazbiera z samych poprawek, nie? Także będzie też sporo. No i tylko muszę poczekać na cenę, a na tą chwilę wcale mnie nie pali sprzedawanie słonecznika, bo 400 tysięcy udało mi się w poprzednich dwa odcinki temu bodajże spłacić, także nie ma problemu. Kasiora jakaś tam jest, zawsze można jeszcze tam troszkę, że tak powiem, podeprzeć się kredytem, jeżeli byłaby potrzeba. No już nie mam sporej jakby możliwości korzystania z misji, choćby dlatego, że większość dużych pól należy do mnie. Więc teraz muszę tylko liczyć na to, że krowy dadzą mleko, świnie się rozmnożą, albo trafi się dobra cena na plony. Ale dzięki temu mam, jak sami widzicie, bardzo duże plony, możliwość zebrania dość sporej ilości zboża i zarobienia na tym fajnej kasy. Docelowo w modyfikacjach znalazłem wiatraki, też bym chciał, żeby kilka stanęło i, że tak powiem, robiło dla mnie kasę. No zobaczymy, czagówkować do przodu, kombinować, na czym tu zrobić pieniądze. Tam widzę, pracownik ma już pełny zbiornik, ale no musi poczekać, aż ja skończę to pole, bo nie lubię tak akurat, jeżeli chodzi o te poprawki, to chciałbym to mieć z głowy i dopiero wtedy coś ominąłem. Tak, przeszły pod headerem, a to skurkowańce jedne. No i dobra, tu już złapaliśmy, teraz tutaj wykosimy do zera, zaraz ustawimy na następne pole, cyk pyk, ostatni omijak i gotowe. I takim zygzakiem, ale mam już wykoszone. Jak tam pociąg nie zbliża się. Dobra. Wstawiamy kombajn. Dobra, startuj. No i następne pole już kosimy. Tutaj już jest pełny zbiornik, więc jedziemy, wysypiemy. I tak jak wam mówiłem i powtarzam, to już trzeci odcinek z rzędu, moi drodzy. Jeżeli chcemy zarobić, chcemy się bawić farminga, to tutaj pracy jest naprawdę mnóstwo. I tak jak ja sam już przy tych polach, które posiadam, a jak widzieliście, to jest 2/3 mapy, to mam naprawdę mnóstwo pracy. Już przestawię tego fenda, przejadę tak trochę na przełaj. Ale przestawię go na to pole, bo zanim przyjadę tutaj wapnować, czekajcie, niech ja to sprawdzę jeszcze. Tak, o, pole 29 też wymaga wapnowania, więc tutaj będzie się działo, bo to są już dwa pola. Także tu jeszcze też mógłbym zatrudnić pracowników i też by mi nie brakło pracy. Także chyba podjadę do niego, żeby wysypał ten zbiornik w czasie jazdy, bo może nie zniszczę dużo słonecznika. Dawaj, sypaj. Kaziu, sypiesz. Bo ja muszę jechać Henia tam robotę mu znaleźć, bo trochę się obiło. A tak nie może być. Naprawdę ładnie sypnęło. Prawie po 100 ton z pola, to nie mogę narzekać. Bardzo ładnie sypie słonecznik. Chociaż już wcześniej miałem słonecznik, wcale źle nie sypał, także tutaj jestem zadowolony z rezultatu. Dobra, już mamy pełny. Z wózkiem to myślę nie będzie takie super cofanie, więc trzeba tylko zrobić miejsce dla kombajnu i odstawiamy pędziora. Dobra. O, jak się kosiarki ubrudziły.
Dobra. Myślę, że wreszcie skoszę ten kawałek tutaj, bo on jest niekoszony już od dłuższego czasu. Dobra, skoś to. Miał to pole skoszone, będzie z głowy. A się obrudziły. Jeszcze od razu struktura trawy się pojawiła. Dobra, składamy jedno. Składamy drugie. Mamy podpięte. Teraz trzeba jechać umyć kosiarki przed odstawieniem. Naprawić, jeżeli wymagają naprawy, bo to jest taka. Z reguły to jest reguła. Masło maślane, ale tak to wygląda. Z reguły to jest reguła, że po zakończonej pracy staram się pojechać naprawić i umyć sprzęt. Oczywiście traktor, pomimo tego, że jedzie dalej na pole do innych prac, też staram się go naprawić i umyć. No tutaj akurat walterka nie wymaga jakichś specjalnych tam napraw, ale staram się trzymać, że tak powiem, 100% maksymalne możliwości, że tak powiem, tych moich maszyn. No tutaj akurat podejrzewam, że teraz przy żniwach, no to tak, kombajny i headery te do słonecznika, no to zostaną dopiero naprawione, jak skosią te pola, czyli tutaj ten czarny ideal swędowski, jeżeli skończy to pole, dopiero będzie naprawiony, pojedzie na następne pola, a New Holland, jak skończy tamto duże pole, wtedy też zostanie dopiero naprawiony. Tutaj rozepnę kosiarki, będzie łatwiej to naprawić. Nie, wchodź na kosiarkę. Napraw. No widzicie, już się coś tam zużyło, więc nie ma tragedii. Naprawiamy od razu. Dobra, wysiądę. Powinienem teraz móc waltrę naprawić. Albo i nie. Nie, za daleko, dobra. Podjedź kawałek do przodu. Dobra, wjechała na znacznik. Napraw. Tak, dużego zużycia nie ma, ale naprawiamy. Teraz naprawimy drugą kosiarkę. Dobra, odepnij, zjedź waltrą, żeby nie kolidowało nam tutaj. Napraw. I no, duże koszty nie są naprawy, bo tam $78 to jest akurat bajka. Ale no wiadomo, przed następnym sezonem już będzie gotowa, gdzie można wyjechać, że tak powiem, sprawną maszyną. Nie trzeba będzie tego naprawiać i zastanawiać się, czy wytrzyma. Także czy plandeki, wałki, wszystko da radę, jest naprawione, więc na koniec sezonu, że tak powiem, jeszcze tylko umyć, żeby kosiareczka była ładnie, pięknie czysta. Zaraz maszynę i Henia wykorzystamy do zgrabiarki. O i co? Myślicie, że już? O, myślę, że kosiarki już będą w miarę czyste, ładne. Teraz jeszcze wymyjmy walterkę. Obciążnik. Schodki ładnie ze zbiornikiem, bo tu szyby umyjmy. Tak, super. O, i walterka też już jest ładnie czysta. Dobra, odłączamy, wsiadamy. I jedziemy odstawić. Kosiarki na farmę. I podepniemy zgrabiarkę, moi drodzy.
Więc grabiarka też będzie miała co robić, bo teraz zmieniłem i nie zgrabia na środek jak wcześniej, tylko zgrabiać będzie tutaj na prawą stronę. Także mam nadzieję, że w miarę to fajnie, bo wtedy jest mniej pokosów, są lepiej ustawione, tylko muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że ja coś zmieniałem w zgrabiarce i muszę tylko sprawdzić, czy na pewno jest ustawiona na prawą stronę. Powiem, że coś kombinowałem z nią. Do lewej. Dobra, muszę ją rozłożyć, żeby zmienić kierunek, a ma zgrabiać do prawej. Dobra, jedziemy, ustawimy ją. Już się zacznie rozkładać. Przodu. A jak to się zmieniało? Czekaj. Zmień narzędzie. A jest. Tryb pracy. Y. Ale czemu mi nie pokazuje? Dobra. Do lewej. Czyli tak nie zmienię. Do środka. Kurde, co jest? Przecież było do prawej. Coś tu się pofyrtało. Ty pracy po środku. Podnieś, no podnieś. Dobra, teraz się wróciło. Jest do prawej. Dobra, wszystko gra. Mój błąd, moi drodzy, przepraszam za nieuzasadnione komplikacje, ale po prostu zapomniałem, co gdzie. Jak widzicie, ona teraz przysypuje do prawej ładnie. I jak będzie zaraz wracał, też będzie sypał do prawej. Oczywiście ten pokos trochę zbierze, znaczy zbierze, nawet całego go zbierze, bo on jakby najedzie na ten pokos, który teraz usypuje, ale normalnie przejeżdżając w tą i z powrotem, jak była ustawiona na środku, to zrobiłaby mi dwa pokosy w tym momencie. A teraz jak przejedzie, popatrzcie. Jakby z dwóch robi jeden. Także jest po prostu bajeczka i naprawdę dużo mniej pracy jest przy tym. Czekajcie, tu muszę coś zebrać. Tam oczywiście tamte krowy trochę zaniedbane będą, ale mniejsza o detale. Muszę sprawdzić resztę maszyn. O, widzicie? Zwierzęta trochę nabrudziły. Ale i kombajn już ma pełny zbiornik, także muszę szybko przełączać, bo trzeba. O, nawet oba kombajny już mają pełne zbiorniki, także nie ma to tamto, moi drodzy. Ale to fajnie wygląda, tam Seheniu zasuwa, zgrabia trawę. Także myślę, że no nie wiem, czy w tym odcinku mi się uda, ale w następnym już na pewno będziemy wozić trawę do biogazowni. Dobra.
Ty już tu ogarnij wysyp, tutaj następny zbiornik. O, widzicie, i tutaj tak ładnie. Kurde, gdzie to jest? O, ładnie dwa pokosy zrobił. Tu będzie jeszcze jeden, dwa, może trzy pokosy. I jest szeroko rozstawione i nawrócić tą samą zbierającą. Jest po prostu bajka. Jest dużo łatwiej. Dobra. Bierzemy się za skończenie tego TMR-u. Bo to mnie już po prostu dżaźni lekko. No, ale niestety jeszcze ze dwa paszowozy przynajmniej muszę namieszać. No ale jak to mówią, no bez pracy nie ma kołaczy, czyli jak nie namieszam TMR-u, nie przygotuję im, a jeden sezon, że tak powiem, zawaliłem, no to mogę mieć pretensje tylko do siebie, bo teraz trzeba sporo tego namieszać. O, to już nawet nieźle nabrudziły. Dobra, myślę, że zaraz uda mi się namieszać tą resztę TMR-u. I że zaraz odstawię fenda, żeby tutaj sprzątał. Ale fendzior fajnie wygląda z tą przeciwwagą. Powiem wam, jak John Deere mi się wydawało, że się fajnie spisuje, to fendzior robi robotę pierwsza klasa. O, jest tak, właśnie szukałem takiego ciągnika, który miałby w miarę taką przyzwoitą moc i mógł to ogarnąć, a jak wcześniej miałem problem, ładowałem słomę po jednej belce, bo nie dawało rady, tak teraz przy dwóch ciągnikach, nawet gdybym w ostateczności John Deere'a podpiął pod pod paszowóz, czyli przyczepę tą przeładowczą, to mogę normalnie trzy belki słomy brać i nie ma problemu ładować do tamtego paszowozu i wykorzystywać go jako ścielarkę. Także po prostu bajeczka. Widzicie, teraz napierdzieliłem tyle TMR-u. Wykorzystałem tam chyba z 6 czy 8 belek kiszonki już. Także no, idzie tej kiszonki, jak naprawdę jest co robić. No, żył, gdzie ty jedziesz, nie wjeżdżaj do koryta. Szkoda koryta, kto je potem naprawi. Także no, roboty jest od groma, a ja miałem teraz zobaczyć, ile one jeszcze będą potrzebowały. No nie mówcie mi, że jeszcze, kurde, będą się ze dwa umieszać, po prostu się wkurzę. Mam nadzieję, że jeden wystarczy. Mam taką cichą nadzieję, myślę, że powinien. Myślę, że powinno wystarczyć jeszcze namieszanie jednego paszowozu i miałbym z głowy w teorii niby na 10 dni, ale ja mówię, jak ja bym 10 dni czekał na to, aż one wszystko wyjedzą i miał namieszać dla takich jednych krów 10 paszowozów, to ja bym tu chyba pogryzł biurko, klawiaturę i wszystko, co możliwe. Bo to jednak, no jest tej roboty tyle, że mówię, teraz to jest po prostu takie moje lekkie zaniedbanie, które się na mnie mści, bo staram się sukcesywnie co sezon żniw dokładać zwierzętom. Z reguły w momencie siewów, kiedy pracowników wykorzystuję, kiedy nie ma tyle pracy, któryś zakończył robotę, pewnie z grabiarka. Także wtedy staram się to wykorzystać, czas, i wtedy to zrobić. No teraz mi akurat padło, że tak powiem, na sezon żniwny. Ale to też dlatego, moi drodzy, że chciałem wam pokazać, że to znikąd się u mnie nie bierze. No i huk. Znowu. No.
Wzięło się i obaliło, ale daliśmy radę. Się naprawdę znikąd nie bierze, jak wam pokazywałem. 300 parę godzin. No! 300 parę godzin spędzonych nad tą mapą, tylko nad tą mapą. To naprawdę to jest mnóstwo włożonej pracy. I to ten cały rozwój, to i tak uważam, że to jest niedużo. I jeszcze dużo mi brakuje. Ale no, jak na początku którejś serii wam mówiłem, no ja naprawdę lubię się bawić w farminga i naprawdę potrafię poświęcić mu bardzo dużo czasu. Także gdzieś tam przy którejś mapie mówiłem, że na przykład w 17 potrafiłem każdej mapie poświęcić 300 godzin. No teraz na przykład mapę amerykańską lekko zaniedbałem, ale kosztem tej rozgrywki. Jak widzicie, gram na poziomie normalnym, czyli te ceny szału nie robią, ale w tym momencie dopiero ja się bawię, bo muszę się napracować, żeby był efekt. I o to chodzi. No poziom bardzo ten trudny, to już nie bawi mnie, bo tam jest już naprawdę hardcore. Dla mnie to jest hardcore, aż za trudny. Ale tak jak na przykład poziom łatwy, to tam by mi wszystko przyszło po prostu za łatwo, za szybko. W te 300 godzin, co ja tutaj wygrałem, to ja bym miał tam, no naprawdę, najlepszy już sprzęt mi się wydaje i te pola, to miałbym chyba całą mapę wykupioną. Także moi drodzy, no tak jest moje podejście do tego, że ja chcę się bawić, ale też nie chcę, żeby to mi przyszło za łatwo. Dobra, paszowóz się skończył, jest 185 ton i jeszcze tam kapkę brakuje, ale dobra, to jest koniec mieszania TMR-u. Bo już po prostu mam, namieszałem chyba z 5 czy 6 paszowozów już, także na tą chwilę wystarczy, bo to jest już tego za dużo. Muszę fędziora przestawić, o, już następny ma pełny zbiornik, także muszę na razie walterkę odstawię, niech ona tutaj jeszcze stąd nie znika, bo kto wie, czy słomą się nie zajmę i wodą, ale to już może później, chociaż mógłbym ją wykorzystać. Dobra, plan dla warty będzie za chwilę. Będę myślał, co z nią zrobić. Teraz obracamy fenda. Obracamy fenda, moi drodzy. I zobaczymy, czy on mi zacznie zbierać. Tak. Sprzątamy zwierzętom, bo to trochę było nieposprzątane. Dobra, cyk pyk. Tu jest sprzątnięte, ten już stoi, czeka, tu jest jeszcze bałagan. Ciach. Tutaj też, już raz, dwa sprzątamy. Cyk. Jak zwierzątka się miewają, 100% wydajności poza krowami, bo tutaj akurat się zgadza, czy 198. Dobra, jest dobrze. Ceny szły 1300, już idzie na słonecznik, a było 1500 coś. No, mam nadzieję. 1200 jest na rzepaku. 1200. Szału rzepak nie robi. Dobra. Na razie rzepakiem się nie przejmujemy. Czekajcie, w tą stronę mam jechać. Tu gdzieś będzie kombajn. Jest. Muszę wysypać. A tam trawa, no widzicie, tu pracownikowi robotę znać, tu odbierz od pracownika zboże i tak po prostu, tu krowę daj zryć. Dobrze, że świnie, że wcześniej nakarmił, bo bym teraz jeszcze świnie musiał męczyć. Ale dobra, świnioki nakarmione, mam to z głowy. Teraz ogarnę, krowy już ogarnąłem, zostanie tylko słoma i woda, ale to już bajka, w trakcie sezonu siewu będę mógł to zrobić, bo na razie mają, także nie ma tragedii. No jeszcze nie wysypał,
Dobra. Jedź, jedź i kość dalej, bo szkoda czasu. Twojego i mojego. A ja ci jeszcze za to płacę, także zasuwaj tam. Dobra. Jedziemy do następnego fratusia. To stoi się obijo. Moi drodzy, myślałem, że sezon żniwny w 4 odcinkach ogarnę. Zapomnijcie. Naprawdę zapomnijcie o tym, co ja mówiłem. Nie ma najmniejszych szans. To jest już bodajże 3 odcinek, a ja jeszcze 2 pól nie skosiłem. A już łącząc wszystkie odcinki, moi drodzy, to jest już 2,5 godziny mojego paplania i mojej roboty. A jeszcze mam nieskończone. Także sezon żniwny jest długi i naprawdę nie będzie łatwo. Dlatego myślę, że to pole skoszę, nawet jeżeli nie zdążę na tym odcinku skosić tego pola, to skoszę je poza odcinkiem plus tamto, a to co kosi Fendt. To skoszę, a pozostałe, moi drodzy, bo tam mam owies, to tak samo na owies, jak i na pozostałe, przepraszam, pola i biogazownie, to będzie chyba w następnym odcinku, bo teraz nie dam rady, ogarnę chociaż trochę poza odcinkami, czyli te 2 pola i przygotuję trawę, bo owies będzie dobrze sypał, tam będzie co robić. Więc naprawdę z przyczepę 2 wywiozę tylko trawy, bo też podejrzewam, że całej trawy nie uda mi się. Czekajcie, on na prawą stronę zbiera, dobra. Czyli muszę zacząć tutaj. Czyli muszę zacząć od tej strony. Bo mam ustawioną prawą stronę, dobra. No to wio! Heniu, jedziesz z koksem. No. Dobra, dla Walterki miałem plan. Już wiem jaki plan. Pojedzie wapnować. Chociaż mogłaby... Nie, to przyczepę samozbierającą to muszę do Fenda. No bo ja do czego inaczej? Nie, Waltra skończy do Waltry, bo Fendzior będzie z przyczepą. Że tą walterkę małą wykorzystam do wapnowania, moi drodzy. A żeby było jak ma być. Wapna mam prawie pełno, ale lubię mieć sporo. Tu widzicie nawet jakiś nawóz się chowa. Po modyfikacji z nowej, aktualizacji raczej, tam widzicie stoją te mauzery z nawozami i z opryskami. To zmieniła się też jakby wizualna część tych mauzerów. Wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądały. Są troszkę podobne do tam jednych takich, co pobrałem z modyfikacji, ale naprawdę wyglądają dużo lepiej jak wyglądały. Tak bardziej pasują do farminga teraz. Już do tego może, że to jest farming 19, tak? Już troszkę tak bardziej detalami są podciągnięte, także podoba mi się to. Choć jeszcze, powiem brzydko, dupy nie urywa. Bo spodziewałem się czegoś lepszego, ale już jest jakiś progres. Czekajcie, podjadę sobie, klapa otwarta. Uzupełni się. Wapno do pełna, proszę. Dobra, mamy pełno. Jedziemy rozsypać teraz wapna. No, dużo mi tego wapna nie brakowało, ale tutaj będzie sporo niedociągnięć. I jeszcze będzie to pole 30, także będzie co wapnować. Także tutaj przejedziemy, ustawimy się od tamtej strony tak samo jak kosił. Różne patenty na te pola wymyślałem i no te co pociąg, nie ma pociągu, dobra,
Ach, poszedł. A gdzik. Ale powiem wam, że no, te patenty na koszenie, na sianie, no nieraz nie jest to jeszcze do końca. No, zobaczymy po aktualizacji teraz mapy, może coś się zmieni, ale wątpię, żeby dopracowali pracowników, nawet po aktualizacji gry, żeby ci pracownicy lepiej sobie radzili. Myślę, że to będzie dalej to samo. Ale no mówię, parę rzeczy udało im się fajnie podciągnąć. Ciekawe, czy te triggery poprawili przy tych silosach, bo podejrzewam, że nie, pomimo aktualizacji mapy, że dalej nie można wysypywać na dwóch czy trzech silosach. To bym, znaczy na trzy silosy są, to na dwóch nie można wysypać z pociągu, tylko na tym jednym. I to jest właśnie chore. No ale dobra. Czekajcie jeszcze trochę, jeszcze, dobra. Jedziesz, Franiu. Oj, jest i wapnowanie, moi drodzy. To wymaga, no żebym się nie pomylił, tak, wymaga. Więc zasuwa tutaj ładnie z wapnem. Jedzie na pełnej. Także, moi drodzy, kolejna praca już, że tak powiem, to już przedżniwna się zaczyna. No ale muszę to wykorzystać. Bo jak stoi wolny ciągnik, tak jak tamten bezrobotny, ona ma już motogodzin natłuczone, ale przydaje się, jak sami widzicie, do takich drobnych prac się przyda, swoje zrobi, choćby tylko powapnowała. Nie mam pomysłu teraz na zboża, będę musiał to pokminić. Jak to ogarnąć? Czas mam na jeden. No widzicie, czas mam na jeden, a jak to wszystko jest, ten czas leci momentalnie. Zacząłem żniwa 2-3 odcinki temu o godzinie chyba 6. Maciej już jest po 8 i 3 odcinki poleciały, także no nie wiadomo kiedy ten czas leci. Moi drodzy, zasuwa po prostu niesamowicie. Tu już dobrze, bo jest bliżej końca, choć też szału nie ma, ale za to ładnie, ładnie, muszę przyznać, wyjątkowo bardzo ładnie słonecznik sypie. Myślę, że następne żniwa będą w dużej mierze z soją, bo soi mi chyba brakuje. Myślę, że będzie soja na pół z rzepakiem. Znaczy nawet nie tyle, bo te dwa pola tutaj, moi drodzy, pole 31-22, o tutaj, obsieję rzepakiem, a tu resztę, te cztery pola duże zasieję soją, a na tych dwóch coś wymyślę, bo mam tutaj mało, zobaczę ile będzie owsa, albo pszenica, albo jęczmień, coś wykombinuję, bo na pewno to mi się przyda. O proszę, już mam 85 ton. Już mam następną przyczepę pełną. Zaraz się okaże, że naprawdę brakną mi te dwa elewatory 400 ton. Że liczę na cenę, że będzie dobra, najlepiej na firmie transportowej, ale ostatnio dobre ceny trafiam i w porcie, i w piekarni. Na firmie transportowej jest słabo, co jest wygodne, bo na pociąg ładuję 300 ton i wiozę, a tak muszę jednak zasuwać. Jeszcze port jest, jakbym miał 2-3 naczepy i mógł podpiąć podmana, nawet gdybym jechał te 50 na godzinę, to i tak jest dobrze, bo zaciągnąłbym tam z 240 ton. No znowu z piekarnią jest ten problem, że trzeba się rozpinać i wszystko, że tak powiem, no pojedynczo rozsypywać, ale daje to radę. Nawet gdybym je tam zaciągnął i trzy wysypał, to i tak jest jednorazowo szybciej, jakbym po każdą naczepę jeździł z osobna. Także nie ma to tamto. Ile na tą chwilę mamy? Czekajcie. No, 255 to prawie. Przepraszam, moi drodzy, mam samego słonecznika.
A jeszcze ile mi zostało do skoszenia, to jest po prostu bajka. I bardzo sobie to chwalę, bardzo mi się to podoba. Oby wszystkie zboża tak wydajne były, to byłoby dobrze. No wie, teraz nie miałem słonecznika, pojawiła się jakiś czas temu cena na słonecznik. No wie, soję miałem, sprzedałem soję. Teraz spróbuję troszkę połatać, że tak powiem, deficyt soi, bo był problem z kasą. No zobaczymy, no mam nadzieję, że się trafi cena na inne zboże. Uda się je sprzedać, choćby ten słonecznik. W fajnej cenie, to wtedy znowu coś oddam kasy. No im szybciej spłacę ten kredyt, tym będzie mi łatwiej. Tym będzie mi łatwiej, bo zawsze jakaś kasa będzie się produkować. A mówię, no liczę na postawienie kilku turbin wiatrowych. To by mi też ułatwiło kasę, ale chciałbym kasę, pracę, bo bym miał tam co dzień jakąś tam fajną kasę z tego. No ale przede wszystkim zależy mi na spłaceniu kredytu. Tak sobie przedsięwziąłem, że już mam tyle pól, że no w tak zwanym międzyczasie mogę coś dokupić. Oczywiście konie też mam w planie, bo to nie jest duża kasa de facto te konie, ale no roboty koni jest dużo, a jak sami widzicie, no mnie tej pracy nie brakuje. Także no muszę to, znaczy przemyśleć, to już nawet żeby tam wolniej ta kasa za te konie rosła, ale wpadłem sobie na pomysła, że jednak te konie się pojawią. O, widzicie, tutaj dobrze, że przełączyłem, Heniu już ładnie zasuwa, zaraz mu zakończymy działanie, bo żeby mi tego kawałka nie wysypał gdzieś tam w trawę, tylko niech on tak zostanie. Nie wiem, czy on mi pracę skończy, czy ja muszę mu, że tak powiem, powiedzieć sayonara i podziękować za współpracę chwilowo, bo ten drobny kawałek, co tutaj jest, to ja sobie z nim poradzę, żeby go zebrać samozbierającą. Te ogryzki, co zostają, mnie wkurzają, takie o, jak tu widzicie, na każdym tym. Zakończył pracę, no i dobrze, podoba mi się to. Teraz przejedziemy gdzieś tutaj. No oczywiście w planie jest jeszcze zakup pola siódmego i połączenie tego wszystkiego. I tak wam powiem, zastanawiam się, czy nie zrobię tego przed następnym sezonem żniwnym, bo połączenie tych trzech pól, zrobienie z nich jednego dużego pola, po prostu tak mnie potwornie korci. Pole 8, 7 i 6 wyrównać, zrobić znowu takie jedno wielkie pole. To jest bajeczka, naprawdę. Korci mnie potwornie. Bardziej niż zakup pola 21. Bo tu chyba będą mniejsze albo podobne pieniądze, tylko że no mówię, efekt będzie dużo, dużo, dużo lepszy, nie? Bo tu jednak powstanie mi kolejne takie wielkie pole i wtedy już będzie można coś kombinować dalej ciekawego, bo tych trzech pól utrzymam i zostawię na trawę. Popatrzcie, ładnie mu tu idzie. Zapierdziela, proszę ja was, ostro. Dobrze, posypuję wapnem. Widzicie, chwila, moment. Ten jeszcze jest w lesie, ale ten już będzie miał pełny zbiornik. Także naprawdę robi robotę. I to jest tylko, moi drodzy, żniwa plus zgrabianie. Słuchajcie, ja wysypię. Wapnowanie jeszcze się w międzyczasie trafiło, bo widzieliście, że Walterka tam zasuwała. No, kurde, ten z tą rurą to ma coś. Ja nie wiem. Mógłby mieć ją troszkę wyżej podnosić, bo to jest utrapienie. New Holland nie ma problemu. Myślę, że Case też nie ma problemu, a ten Fendior po prostu... O, jest jakiś bubel prawny. Dobra, trochę realniej to wyglądało, to podjedziemy tak na środek. Ale on już prawie cały zbiornik wysypał, także
Co tu będzie z 18? Nie ma, dobra. Cyk, pyk, ty se jedziesz. Ten zasuwa, jeszcze chwilę ma. Tutaj patrzcie, jak to świetnie wygląda ta zgrabiarka. Powiem wam, ona była już z dodatkiem Kuna w 17, nie korzystałem z niej, ale tutaj no po prostu robi mi mega robotę. Jeszcze z tą walterką tak fajnie się prezentuje. No po prostu obłęd. Patrzcie, no i to co wam mówiłem, no widzieliście na polu poprzednim, po prostu taki przeszczał tu zostaje, że no ja jak wjeżdżałem w momencie, kiedy w poprzednich sezonach, bo drugi sezon mi tak grabi ta zgrabiarka, ale wcześniej ustawiałem do środka. A jakoś mówię, nie będę się tym bawił, dobra, grabi do środka, nie grabi. No ale jak już zaryzykowałem w poprzednim sezonie i udało się, żeby mi grabiła tak do strony, bo wcześniej zmieniałem prawa, lewa, w zależności od pola, żeby to właśnie fajnie wyglądało, ale doszedłem do wniosku teraz właśnie w tym sezonie, że jednak przestawię ją to tak odpowiednio do pola, żeby mogła mi zacząć grabić tylko do tej jednej prawej strony. I powiem wam, że dużo łatwiej jest manewrować przyczepą samozbierającą. Bo jednak przestrzały między tymi pokosami są duże, pokosy są spore, bo to jednak dwa w jednym i no ta robota przy zbieraniu idzie lepiej. Lepiej to widać, nie ma tak pokosu przy pokosie. Naprawdę bajeczka, bardzo mi się to podoba. I moi drodzy, tym akcentem zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku zapraszam was na koszenie owsa, dalsze koszenie słonecznika i zbieramy trawę i wozimy ją do biogazowni. Także też będzie co robić. Parę rzeczy jeszcze zrobię poza odcinkiem, ale zapraszam was już na kolejny. Jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subujcie mój kanał i zapraszam was na kolejne odcinki z Farminga 19. Trzymajcie się, cześć!